Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Dzień dobry, witam serdecznie z Zęby Klinik. Marian Ziółkowski jest tutaj ze mną dzisiaj. Siemanko. Siemaneczko, witam. No i nagraliśmy już wywiad na MMA, no ale teraz nagramy wywiad o nadchodzącej książce Różal, instrukcja samodestrukcji. Jestem autorem tego projektu. Jak ci się podoba tytuł? Instrukcja samodestrukcji. Zajebiste, zajebiste. Naprawdę dobry tytuł i pasujący. Wydaje mi się, że w jakimś sensie pasujący do Marcina. No to ja akurat też jestem skromnym autorem tego tytułu. Było kilka różnych propozycji, ale ten chyba siedzi najlepiej. Jak dobrze znasz Różala, Marian? No szczerze powiedziawszy, aż tak dobrze nie znam Marcina, bo jakoś, wiesz, w momencie, kiedy on wszedł do świata MMA, no to od razu przyszedł do KSW, a ja wtedy byłem zawodnikiem PLMA i też czasami walczyłem dla Fenu, więc gdzieś nie miałem nawet okazji za bardzo go gdzieś czy spotkać, czy gdzieś widzieć. Na macie też się nigdy nie przecięliśmy. Więc znałem go tylko wiesz, z tego, co widziałem w KSW i znałem go też z perspektywy tego, co mi różne osoby o nim mówiły, ale tak naprawdę dopiero Marcina miałem okazję jakoś bardziej poznać właśnie w programie MMA Studio, bo był naszym gościem i troszeczkę z nim sobie tam pogadaliśmy, ale muszę przyznać, że aż tak dużo o nim nie wiem. I też nawet jak miałem okazję tak sam na sam z nim porozmawiać, to nie jest gość, z którym mi się łatwo rozmawia pod takim względem, że on jest dosyć specyficzny, a ja też mam szacunek do ludzi i starszych, i tych, którzy są dużo dłużej w sportach walki ode mnie. I nawet jeśli było coś, gdzie usłyszałem coś, co mi nie do końca pasowało, co powiedział, gdzie bym to podważył, to nawet nie czułem, że mam... Jakby może nie tyle prawo, ale gdzieś nie wypada mi czy coś mu powiedzieć, że się myli, albo że ja to myślę o tym inaczej. Po prostu nieraz tak mam, że nie potrafię komuś, kto jest starszy, czy dłużej siedzi w czymś ode mnie. Nawet jeśli wydaje mi się, że się myli, to mam problem, żeby mu to powiedzieć. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałeś o Różalu? No późno. Pierwszy raz usłyszałem o nim, jak wchodził do KSW, bo nie słyszałem wcześniej. Ja też aż tak bardzo się nie interesowałem K1, tym bardziej nie polskim K1. Jeśli już, to jak byłem młody, to na Eurosporcie widziałem K1 Max i widziałem tych zawodników, wiesz, jakiegoś Mike Zambidis, Gago Drago, czy wiesz, czy ci wszyscy z wagi ciężkiej, jak Peter Ertz, Schilling? Shield? Kurde, nie pamiętam jak on, ale no i Zimmerman, i Overem, a bardzo lubiłem zawsze tego, jakoś się nazywa, kurde, mój ulubiony ten zawodnik, co bił się w kategorii lekkiej, Andy Suver, tak, ale polskich zawodników K1 nie znałem i pierwszy raz o nim usłyszałem, jak przyszedł do KSW, usłyszałem, że jakiś dobry kickbokser, ale przede wszystkim, co mi się rzuciło w oczy, no to jego tatuaże, jego jakby image, wygląd i pomyślałem, o kurde, jakiś ostry wariat. Mieliście okazję trenować kiedyś razem gdzieś? No właśnie nie. Nie ani na, nawet, wiesz, no bo to olbrzymia różnica kategorii wagowych, więc nie, po pierwsze to, a no nie, po drugie, bo po pierwsze to nawet po prostu nigdy nie byliśmy na tej samej macie. No jeśli jesteśmy przy kategoriach wagowych, to jak widziałbyś walkę z nim, gdyby przyszło ci, jaką obrałbyś taktykę na takie starcie? Teraz, na ten moment? Załóżmy, że biegnie tutaj z tej strony na ciebie, nie? No to wierzymy w nogi. No myślę, że jednak moje doświadczenie parterowe, mimo że nie jestem jakimś super zapaśnikiem, to jednak na tyle jestem dobry w chwytach, że wiesz, dobrym odniesieniem dla mnie jest to, co się dzieje na macie. I wiem, że na tyle mam dobre jiu-jitsu, że potrafię z chłopami, no nie mówię, nie powiem, że z takim Marcinem Tyburą, bo miałem okazję się z nim kulać,
ale wiem, że jakby na przykład coś przyspieszył, na serio bym je chciał, wiesz, zdominować, to bym je po prostu stłamsił. Ale Marcin Tybures, jak na wagę ciężką, ma świetny parter. Ale robiłem z różnymi chłopakami z wagi ciężkiej, na sam parter, to naprawdę ich mocno dominowałem, tak konkretnie dominowałem. Więc wydaje mi się, że biorąc jeszcze pod uwagę to, że nawet jeśli teraz, wiesz, mam jakąś kontuzję, to ogólnie jestem dosyć zdrowym zawodnikiem. Wydaje mi się, że zdrowszym od jednak, no nie uszukujmy się, Marcin troszeczkę lata kariery go wyniszczyły. Nawet sam jak był u nas ma studio, to mówił, że to zdrowie jest u niego wielkim problemem. Więc po prostu biorąc to pod uwagę, no wjechałbym w nogi już, a na szczęście nigdy nie dojdzie do czegoś takiego. Nie mów hop. Nie, no nie. Różal też słynie ze swoich wypowiedzi i tematów, które porusza. Jest jakaś taka szczególna wypowiedź, która nie mówię, że spodobała, ale zapadła ci jakoś w pamięci, która ci się z nim kojarzy, no bo tych tematów przez niego poruszonych było multum, można powiedzieć. Śmieszy mnie te jego słowa, jak mówił a propos hejterów i tego, że właśnie wszyscy, też to jest taka trochę psychologia tłumu, że jak wiesz, na trybunach wszyscy, ktoś gwizdze, to ja też zagwizdzę. Mój sąsiad nie lubi tego gościa, to ja też nie lubię, nawet się głębiej nie zastanowię, tylko automatycznie właśnie, to ja zawsze już od dawna o tym mówię, przeuważyłem to, że duża część ludzi tak jakby wyłącza swoje myślenie, bo myślenie kosztuje energię. Nie chce się tego i zauważyłem, że ludzie myślą przez pryzmat automatu, schematów. I myślą po prostu już schematami automatycznie. I właśnie śmieszy mnie ten tekst, jak mówił, że o Arturze Szpilce, że Artur wszedł do klatki chyba, żeby zapowiedzieć walkę na KSW. Kibice, co po niektórzy tam gwizdali, a potem on wychodzi z tej klatki i podchodzi, żeby... A, już wychodzi z tej klatki, już jest grupka ludzi, żeby wiesz, żeby zrobić z nim zdjęcie i potem kolejni dochodzą i tak nagle Marcin, wiesz, dochodzi do wniosku, no to kurde, no to gdzie są ci, którzy gwizdą, kto gwizdą, jak tu wszyscy podchodzą i robią, wiesz, ktoś powie, no gwizdali ci, którzy nie podeszli, ale to było śmieszne. Ostatnio takie szokujące słowa mogą być dla niektórych takie jakby nie tyle popierające, ale gdzieś tam rozumiejące perspektywę Putina. To takie było dosyć kontrowersyjne, ale myślę, że ludzie też źle to nieraz odbierają, no bo on nie mówi, że on popiera Putina, że wiesz, to nawet i pod jakim względem, wiadomo, kim był Hitler, ale na pewno były jakieś zdania, które miały jakiś sens. Nie mówię o wiesz, a propos podejścia rasowego, czy to jak powinno się prowadzić wojnę. Właśnie nie będę w to wchodził, bo też za mało o tym wiem, ale po prostu ciekawiło mnie to, że coś powiedział, jakąś jedną wypowiedź Marcin a propos właśnie Putina i ludzie zaraz go tak pocisnęli, że jest, wiesz, że jest tam zaraz agentem chociażby. Ale jakby nie było, to było dosyć szokujące, bo to jest taki temat, o którym raczej nie powinno się mówić, ale Marcin jest takim gościem, który nie gryzie się w język. Coś mi jeszcze miałem w głowie jego a propos jakichś wypowiedzi takich kontrowersyjnych, no ale tak, to są chyba te, przyszły mi takie pierwsze do głowy. A jak chodzi o walkę Różala, to która pierwsza przychodzi ci do głowy? Zdobycie pasa. Ten knockout na tym Brazylijczyku Fernando dokładnie. Dokładnie. I to było dosyć duże, bo fajne, pamiętam, że jak zestawili tę walkę, to stawiałem Brazylijczyka jako takiego dosyć wyraźnego faworyta. I to zrobiło wrażenie, w to w jaki sposób go znokautował, jeszcze tak na takim wycofaniu, tak wiesz, tak prawie jak kiedyś Anderson Silva kogoś tak... Kogo on tak na taki, nie wiem, czy Forrest Griffin albo tych dwóch, co walczyło w Tufie wtedy. Stephen Forrest Bonner. Griffin, bo to nie był Bonner, to był Stephen tak, Griffin. Tak, chyba właśnie, dokładnie. Właśnie Forresta Griffina w taki sposób tak zrobił, jakby wiesz, tak od niechcenia. I to było duże. No i też na pewno walka z Pudzianem. To wiesz, to była ciekawa rzecz. I w ogóle na tamten czas słyszałem takie opinie,
Ale to wiesz, żeby nie było, że to było nic potwierdzone, bo to wiesz, plotki chodzą wszędzie. Ale słyszałem na tamten czas taką tezę, że ta walka miała być ustawiona z Pudzianem, że ona miała być ustawiona, ale Marcin tak jakby oszukał Mariusza, bo miał przegrać tę walkę, a go, wiesz, poddał i wygrał. I co po niektórzy tłumaczyli, że dlatego Mariusz był taki, tak nie mógł się pogodzić z tym, taka konsternacja, bo po prostu poczuł się oszukany, ale wiesz, to żeby było jasne, to były plotki, nie mam nic, nie mogę powiedzieć, że to było potwierdzone, więc wiesz, a ludzie dużo plotkują, więc no, ale ta myśl mi przychodzi do głowy właśnie. Wiesz, że w życiu o tym nie słyszałem? Tak? No właśnie, no ja słyszałem to od dwóch osób, ale też jak miałbym powiedzieć, no to było od osób, które lubią plotki. I wiele informacji, które od nich usłyszałem, tak wiesz, z przymrożeniem oka przyjmowałem. Za co najbardziej lubisz albo nie lubisz Rużala, za co go cenisz albo go nie cenisz? Jak to wygląda? Cenię go na pewno za to, jak podchodzi do zwierząt, że ma miłość do zwierząt, ale chciałbym, żeby gdzieś poza tą miłością do zwierząt też na przykład wykazał, bo on nie gryzie się w język, mówi to, co czuje, to, co myśli, to żeby powiedział też na przykład o ludziach też nieraz, którym też się dzieje krzywda, bo bardzo mocno się skupia na zwierzętach, co jest, tak jak mówię, bardzo to szanuję i też ja kocham zwierzęta totalnie i uważam, że ludzie jesteśmy mądrzejsi od zwierząt i powinniśmy się nimi tak naprawdę opiekować, a nie je rozwalać. Więc ja to bardzo szanuję, ale jednocześnie chciałbym, żeby gdzieś ta empatia też była wobec ludzi, albo przede wszystkim wobec na przykład dzieci, wobec na przykład nienarodzonych dzieci. Chciałbym, żeby też na ten temat mówił, a nie tylko o zwierzętach, bo to mi się trochę kojarzy z, nie mówię, że on, bo myślę, że on jest daleko od jakby lewicowej strony, ale trochę kojarzy mi się to z lewicową stroną, która wiesz, jest się w stanie posrać, że tak powiem, a propos karpi czy jakichś zwierzątek, ale już jeśli chodzi o dzieci, o niemowlaki, no to już wiesz, to już jest tekst pod fajnym... To, ja nigdy nie mogę, zapraszam, że ci przerywam, ale uciekniemy się, nigdy nie zapomnę tego tekstu jednej z wokalistek Sisters, jak najpierw zrobiła aborcję, bo powiedziała, że ma za małe mieszkanie, a później kazała wszystkim przyjąć uchodźców, że metrów kwadratowych wystarczy dla wszystkich, nie? No, ten przykład, co mi dajesz, to jest jeden z przykładów, który zawsze walę, gardzę tą osobą z tego Sisters. Jak można z takiego powodu, wiesz, zrobić to? No ale właśnie kończąc, że po prostu pod przykrywką wolności, pod przykrywką słowa wolność, która jest rozumiana, moim zdaniem jest pokręcone teraz w ogóle, pokręcenie rozumienia słowa wolność, więc po prostu tak, ale no to na pewno za to go cenię. Pokręcone jest dla mnie, wiesz, te tatuaże jego na twarzy, no to jest, to uważam, że to jest trochę ostra rzecz, ale z drugiej strony, wiesz, to jest jego sprawa. Nikomu nic, nie robi krzywdy tym, więc to jest totalnie jego sprawa. Choć, żeby było jasne, nie uważam, że jeśli, bo jest taka teza, że jeśli się komuś nie robi krzywdy, to jest się rozliczonym. A ja do końca to podważałbym tą tezę, że jak się komuś nie robi krzywdy, to jest wszystko okej. Ja bardziej lubię słowo, że wolność jest wtedy, kiedy nie wchodzi na wolność drugiej osobie. Tę tezę uważam, że jest troszeczkę trudniej podważyć. Trudniej znaleźć przykłady, które rzeczywiście by trochę ją podważyły, choć aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić, że ktoś znalazłby się, kto by mi to w fajny sposób podważył. Co jeszcze takiego? No dobra, religia, bo ty jesteś osobą mocno wierzącą, z tego co wiem, i religia dla ciebie dużo znaczy. Może nie tyle religia, ile wiara, tak. Bo to też źle powiedziałem. Sprostuję to teraz na samym początku, żebyś nie musiał tym je sprostować. Natomiast no, Rużal
i religię to idzie całkowicie, ale i wiarę tak raczej traktuje na swój sposób. Tak, tak. Ostatnio właśnie po programie zaczął mi tłumaczyć pewne rzeczy, tylko właśnie ciężko mi się rozmawiało, bo pewne rzeczy nawet nie wiedziałem, czy są do końca prawdą. Musiałbym je sam sprawdzić. Nie jest tak, że ja nie wierzę, że zaraz uważam, że Marcin jakiś mi farmazony zaczął gadać, ale po prostu były to informacje, o których ja nic nie wiem i ciężko było mi się do nich odnieść, a nie znam go na tyle, żeby móc ufać w każde jego słowo. A też dodatkowo, nawet jak była jakaś myśl, która uznałem, że nie jestem pewny, czy dobrze mówi, to właśnie ten szacunek sprawiał, że nie byłem w stanie tak jakby się trochę przebić i powiedzieć, co myślę. Ale jedna rzecz na pewno, co jest dla mnie ciekawa, no to, bo zauważyłem, że ma na przykład 3 szóstki na plecaku i gdzieś tam jego... O tym cesarzu rzymskim? Nie, chyba nie. Chyba o tym, bo dużo nam informacji mi powiedział. W ciągu 5 minut tyle mi zarzucił różnymi informacjami, że aż kurde, tak wiesz, musiałem to sobie wszystko ułożyć. Ale sama myśl taka, że nie chcę powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą, ale on gdzieś tam, nie powiem, że jest satanistą, chyba nie, ale gdzieś wydaje mi się tak, jakby gdzieś wierzył, albo nie wiem, czy słowo wiara jest dobrym słowem, ale gdzieś zakładał, że jest, no bo skoro ma te 3 szóstki, jakieś tam pentagramy, no to gdzieś nie chcę wkładać pewnych rzeczy w jego usta, ale wydaje mi się, że gdzieś on tam, no cholera, brakuje mi słowa, bo nie chcę powiedzieć, że to wiara, ale gdzieś bierze pod uwagę, że może ktoś być taki jak szatan, diabeł, a skoro wierzy, czy bierze pod uwagę, że ktoś taki może istnieć, no to automatycznie chyba musi brać pod uwagę, że skoro jest szatan czy diabeł, no to chyba też musi być Bóg. Skoro jest ta zła siła, to nie musi być też ta dobra. Mogę ci to wytłumaczyć, bardzo to szybko dawaj, nawet, dawaj. Bo jest o tym, drodzy widzowie, w książce też oddzielny, wiara jakby jest oddzielnym rozdziałem też w całej książce i wywód Różala na temat tego, jak on to widzi. Tak pokrótce, żeby nie przedłużać, on tam mówi, że szatanem jest wszystko to, co nie idzie z dogmatami chrześcijańskimi, czyli jak ktoś jest wywrotowcem, nie wierzy w to, to od razu jest satanistą, że on mówi, że nie wierzy że żadnego tam brodatego dziadka, koziołka z rogami czy coś, tylko że jeśli się nie zgadza z tym, to automatycznie jest satanistą, bo on jest poganinem po prostu, wiesz, i tam fajnie wytyka to, że tam nie można się modlić do drzewa, bo coś, ale przecież Bóg jest wszędzie, więc dlaczego nie możesz się modlić do drzewa, skoro on jest też w tym drzewie, no ale jeśli modlisz się do drzewa, to coś już poganinem, satanistą i tak dalej, to więcej pod tym kątem, aczkolwiek to jest, wiesz, ja też wiem tylko to, co, znaczy nie no, to wiem to, co powiedział na ten temat, więc chyba o to mu chodziło. Powiedział też takie mi słowa, że na przykład krzyż to tak jakby noszenie go jest w sumie trochę bluźnierstwem, no bo w sumie Jezus umarł na tym krzyżu i my, no, że on, czy on byłby zadowolony z tego, że nosimy symbol, który może mu się fatalnie kojarzyć, ale właśnie to takie dla mnie ciekawe i trochę dziwne podejście, bo to nosi się krzyż nie po to, żeby się, nie wiem, cieszyć tym, że został ukrzyżowany na tym krzyżu, tylko to jest raczej taki symbol szacunku i zależy, jakie ma się do tego, jak się do czegoś człowiek odnosi, w jakim to jest kontekście. I to było dla mnie takie dosyć zaskakujące, ale na przykład, jakbym miał tak szybko jeszcze dokończyć ten temat, bo w tle leci Eros Ramazzotti i mnie trochę to rozprasza, to na przykład to, że kościoły, tak jak na przykład jest świątynia opatrzności, ta wielka, albo niektóre kościoły takie wielkie na przykład. No byłem w Watykanie w tym roku, stary, to jest Meksyk. Nie? No to na przykład mi się to w ogóle kłóci z wiarą, bo to jest jakiś, dla mnie to jest jakiś symbol bogactwa. Niech te pieniądze przeznaczą na ludzi potrzebujących, a nie na budowanie jakiegoś monstrualnego budynku. Po co? Na co to komu? Na co komu taki wielki budynek? Po co, żeby pokazać imperium? Żeby, po co? To dla mnie to nie jest hołd dla Boga, że wybudowali jakąś wielką świątynię. Wydaje mi się, że ja traktuję tak wiarę i wiarę w Boga, że chyba Bóg wolałby, żeby te pieniądze poszły na ludzi, którzy potrzebują.
Tak przynajmniej się wydaje, no wiesz, nie uwierz mi, no cały czas podważam pewne swoje myśli i wiesz, no nie czuję się jak alfa i omega, ale ja troszeczkę inaczej podchodzę do wiary i właśnie takie akcje wydaje mi się, że odstraszają, takie wielkie budowle odstraszają ludzi, żeby szczerze wierzyli w Boga. Ale może się mylę. No temat wiary jest tematem chyba najcięższym z wszystkich, na jakie można dyskutować. Jakieś wspólne pasje z Różalem macie? Tak jak obserwujesz, znasz go, myślisz, że macie jakieś wspólne zainteresowania? Oprócz sportu walki? No ciekawy jestem, myślę na przykład o muzyce, ale myślę, że on pewnie lubi rockową, ale pewnie już takiej rockowej, której ja nie słucham, czyli pewnie jakiś metal, pewnie jakieś takie ciężkie Chyba byś się zdziwił. Tak? Tak? A, no to może wiesz, może właśnie jakaś rockowa muzyka. Ja na przykład, wiesz, lubię rockową muzykę, ale na przykład takiego typowo, takiego ostrego punk rocku nie lubię, bo na przykład, przykładowo Analogsi, no nie? No to nie mówię, że to jest jakaś zła muzyka, ale ja lubię muzykę melodyjną. Ja lubię, jak jest przede wszystkim melodia, a nie, dlatego na przykład nie za bardzo lubię rap, bo dla mnie to nie jest praktycznie prawie, że muzyka, tylko no... Mowa w aranżacji muzycznej. Ja lubię melodię, bardzo lubię dosyć skomplikowaną melodię, dlatego też bardzo lubię muzykę klasyczną. Zawsze uwielbiałem muzykę klasyczną, bo tam jest, ta melodia jest bardzo skomplikowana i często piękna, złożona. I więc ja lubię rockową muzykę, która jest na bazie wiesz, jakiejś fajnej melodii, jakiś fajny wokal, czy jakieś fajne sekwencje, gdzie jest trochę szybciej, trochę wolniej. A dobra, nie ma już co się w tym rozwodzić, więc po prostu gdzieś może ta muzyka... Kurde, no musiałbym się bardziej dłużej zastanowić, jakbyś mi wcześniej trochę powiedział. No właśnie, no. Więc na ten moment ciężko mi tak powiedzieć. Spontany są najlepsze, wiesz o tym przecież. A wiem, motor. On uwielbia motory, a ja zawsze uwielbiałem, od małego zawsze mi się podobało właśnie ten typ pojazdu. Więc to jest na pewno rzecz, która gdzieś tam może nas łączyć. No i nawet jak póki jeszcze jeździłem na skuterze, póki mogłem, to jak właśnie Marcin był w programie Ma Studio, zobaczył ten mój skuter, to nawet go nie wyśmiał, tylko powiedział, że fajna maszyna. Bo to taki, wiesz, był Maxi skuter, taki X-Max Yamaha może kojarzysz. No fajna maszyna, więc myślę, że to też gdzieś nas może łączyć. Czego powiedziałeś, że jak mogłeś jeździć? No bo miałem ostatnio taki incydent, że policjant mnie zatrzymał, tak widziałem już po prostu, że z radiowozu patrzył się na mnie i patrzył na ten skuter i sobie wymyślił, że po prostu mnie zatrzyma. No i zaczął szukać, bo ostatnio nawet w MMA Studio powiedziałem, o dzisiaj ciekawy jestem, bo będziemy mieli odcinek, ciekawe czy ktoś, bo... Ktoś skomentował pod ostatnim odcinkiem Ma Studio, jakby skrytykował mnie, że jak ja mogę krytykować policjanta, który wykonał swoją robotę, bo jeździłem bez uprawnień. I napisałem komentarze, żeby zapraszam do dyskusji. Niech mamy telefony na żywo, niech zadzwonią, niech zobaczę, jacy są elokwentni w rozmowie telefonicznej, a nie przez komentarze, bo naprawdę w komentarzach to wszyscy są elokwentni, wszyscy ekspertami, tacy inteligentni, tak świetnie układają zdanie, tak świetnie potrafię wszystko dopatrzeć, więc czekam, niech ktoś zadzwoni i sobie wtedy porozmawiamy. Szybko mogę powiedzieć, że po prostu gość widziałem, że szukał, żeby się przyczepić. Już na początku się jakby zmarszczył, jak usłyszał, że to jest 125. Miał nadzieję, że może złapie kogoś na skuterze, którym osiąga normalne prędkości. I tak szukał i aż się widać, że się ucieszył. Jak znalazł, zobaczył, że nie mam prawa jazdy 3 lat, kategorii B, tylko brakuje mi 2-3 miesiące. No niepełne 3 miesiące mi zabrakło do tego, żeby mieć 3 lata prawo jazdy, bo jak masz 3 lata prawo jazdy kategorii B, no to możesz jeździć tą 125. I wiesz, i mnie przyciął, na razie to jest w toku, bo byłem na wezwaniu i albo to pójdzie do sądu, jest szansa, że nie pójdzie to do sądu, będę musiał jakieś tam odwołanie napisać, prawdopodobnie dostanę mandat, jakieś tam 1500 zł i pewnie tak to się skończy, ale wiesz, ale taka nieprzyjemna rzecz i też po prostu śmieszy mnie to, że gość mnie zatrzymał,
Godzinę czekaliśmy, bo ktoś musiał przyjechać po ten skuter, bo ja już nie mogłem w niego wsiąść, więc godzinę czekaliśmy i przez godzinę on by mógł naprawdę dużo więcej zrobić. Słyszysz te afery, gdzie na przykład ci, co jeżdżą na Uberach, na Boltach, to przecież ci z różnych krajów, to oni mają lewe prawa jazdy, które są zrobione tam gdzieś, nie wiadomo gdzie, często na Ukrainie jakieś, wiesz, kupione. Ci goście jeździć często nie umieją. Chyba każdy, kto miał styczność z taksówkami, kto jeździ regularnie, bo nie mówię, no nie zawsze, no nieraz, też nieraz jeżdżę taksówką i ci goście jeżdżą normalnie, ale no jednak wiemy, jaka jest statystyka, wiemy, co się dzieje i myślę, że w tym czasie mógłby więcej zrobić pożytku, niż łapać gościa, który jedzie 125, nikomu nie zawadza. Brakuje mi 2 miesięcy, 2,5 miesiąca, żeby mieć te prawo jazdy i gość mnie przydybał, jeszcze widać było u niego taką satysfakcję i wiesz, i godzinę czekamy, żeby ktoś przyjechał i ten skuter. Po prostu uważam, że to była mendowska akcja i tak jak ktoś tam zarzuci, że ja nie nazwałem go mendą, bo był policjantem, bo robił policyjną robotę, tylko był mendą jako człowiek, bo widać było, że, tak, widać było, że chciał się doczepić. Samo zakończenie, Marian, czego spodziewasz się po tej książce? Co tam może się znaleźć? Myślę, że dużo ciekawych rzeczy, o których ludzie nie wiedzieli, no bo tego też jest, myślę, taka książka, o takich szczegółów, które pogłębiają osobę, jaką jest Marcin. Myślę, że też wiele rzeczy, które prawdopodobnie takich, przez które ludzie trochę może spojrzą szerzej na Marcina, nie będą tak łatwo, bo to właśnie tak jak powiedziałem, tu coś powiedział Putinie, to zaraz jest już rosyjskim agentem, już wiesz, już jest złym człowiekiem, już jest nazistą, bo też często widzę o nim takie komentarze, że on jest nazistą, widziałem komentarze, że jakiś układał, organizował walki psów. Wiesz, ale zobacz, jakie to jest pojebane, że w komentarzach można wszystko powiedzieć. Można by powiedzieć, że Marcin miał incydenty pedofilskie. Rozumiesz? I można wszystko napisać i nikt tego nie sprawdzi, nikt tego nie zweryfikuje. Ktoś, kto napisał, niech poda powody. Ale on nie napisze powodów, tylko rzuci takie teksty. A potem, wiesz, ktoś, kto na przykład nie lubi Marcina, bo mu się nie podobają jego tatuaże przykładowo, nie będzie wnikał to, czy on rzeczywiście organizował walki psów, czy nie, tylko pasuje to do jego narracji i już będzie potem to rozprzestrzeniał dalej. Dlatego takie komentarze, kurde, no w ogóle wydaje mi się, że o ile nie powinno być żadnej cenzury w internecie, jestem totalnym tego przeciwnikiem, o tyle uważam, żeby ktoś coś skomentował, powinna tam być jego morda, imię, nazwisko, niech komentuje te rzeczy pod swoją twarzą, pod swoim, wiesz, swoją prawdziwą tożsamością. Ja też jestem jak najdalej za tym, żeby nie było żadnej cenzury w internecie, ale żeby też nie było anonimowości w tej sieci, bo tak jak właśnie teraz rozmawiamy, tak samo powinny się w internecie pokazywać nasze twarze i żeby było wiadomo, kto na kogo powiedział. Niech mówmy, co chcemy, nie bądźmy za to rozliczani, ale żeby każdy wiedział, kto na każdego co powiedział, bo ta anonimowość jest najgorsza. Dokładnie tak, dokładnie. No. Także co, szanowni widzowie? Jak ruszy przesprzedaż, zapraszam na książkaróżala.pl. Tam będziecie mogli w przesprzedaży nabyć książkę z autografem. Później po przesprzedaży już tylko normalna wysyłkowa sprzedaż. Także co, zapraszam serdecznie. Tobie, Marian, dziękuję za poświęcony czas na ten materiał. No i co, jesteś miłośnikiem książek. Mam nadzieję, że przeczytasz, nie? Przeczytam na pewno. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl.